Dzień dobry, mam na imię Jakub i witam serdecznie wszystkich na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałem porozmawiać o zmianach na rynku matrymonialnym, które się dzieją na naszych oczach w XXI wieku. A w zasadzie się chciałem skoncentrować i skupić na znaczącej ilości rozwodów, jakie w tej chwili mają miejsce. Skąd mi przyszedł pomysł na ten odcinek? Mianowicie tutaj Jarek Szynkarek z kanału Poradnik Alienowanego ostatnio robi takie odcinki, taki cykl odcinków o małżeństwach i przyznam się, że chcę się też podpiąć pod te jego odcinki i też trochę skomentować to, co on mówi. Natomiast Jarek tutaj przedstawia jak gdyby historię, poszczególne kroki, jakie obecnie mają miejsce w wielu zawieranych małżeństwach i generalnie takie małżeństwa kończą się bardzo często rozwodem i bardzo często alienacją dzieci od jednego z rodziców, najczęściej jest to ojciec. I ten pomysł mi przyszedł do głowy z tego względu, że ja jestem z tego pokolenia, które chodziło do szkoły podstawowej w latach 70. Tak, Czterej Pancerni i Pies, Hans Kloss, Janosik. Dwa programy w telewizji, TVP1, TVP2 i o 19 wieczorynka, czy tam jakaś bajka, 19.30 dziennik, o 20 zawsze w czwartki kryminał, Kobra i Lulu i spać, tak? I ja sobie uświadomiłem, że jak ja byłem w podstawowej szkole, to w naszej klasie, gdzie najczęściej w klasie to było około 30 paru osób, bo te klasy były duże, był jeden chłopak, którego rodzice się rozwiedli. I w tamtych czasach, ci młodzi, którzy oglądają, no to będzie takie trochę gadanie dziadka, zresztą trochę związane z nazwiskiem moim, ale za moich czasów, drodzy młodzieńcy, drodzy panowie i drogie młode panie, jeżeli było dziecko w klasie, którego rodzice się rozwiedli, to było to dziecko wyjątkowe, tak? Najczęściej no to była jedno dziecko, no może dwójka dzieci, których rodzice się rozwiedli. Rozwód w tamtych czasach był rzeczą bardzo rzadką, taką rzeczą wyjątkową, nieczęsto spotykaną i to dziecko się w zasadzie czasami czuło takie inne, może można powiedzieć nawet trochę gorsze, no bo wow, twoi rodzice się rozwiedli, no jak tak można, tak? Co się stało? Natomiast minęło jedno pokolenie, czy tam minęły dwa pokolenia, tak? I mamy XXI wiek i co się dzieje? No dzieje się to, że 60% zawieranych małżeństw się rozpada, 60% par się rozchodzi, rozwodzą się. Przeważnie w 70% przypadkach te pozwy rozwodowe składane są przez kobiety. No i najczęściej są takie dzieci, są takie single mothers, czyli takie singlowe matki, które wychowują dzieci, które wychowują synów, które wychowują córki. Taki model jest teraz. I jak ja się rozwiodłem, to rozmawiałem ze swoimi kolegami, prawda, no bo rozmawiałem z tym, z tamtym, to chciałem ogarnąć, o co chodzi, co się stało, no jak to jest. I rozmawiałem z takim swoim kolegą, z którym ja kiedyś w 90-tych latach byłem w Stanach. Wyjechaliśmy razem, pracowaliśmy tam jako tacy młodzi 20-latkowie, tak? I co się okazało? On się też rozwiódł, tak? I on powiedział mi taką rzecz, która wtedy już mnie trochę zastanowiła. I on powiedział taką rzecz, mówi: Kuba, wiesz co, no jak my chodziliśmy do szkoły, no to te dzieci, których rodzice się rozwiedli, to one były w takiej bardzo dużej mniejszości, tak? To były wyjątki, mówi. Ale teraz, jak 60% par się rozwodzi, to tak naprawdę wyjątkiem są te dzieci, których rodzice się nie rozwiedli. W sumie tak sobie myślałem nad tym. Mówię, kurczę, no w zasadzie tak. W zasadzie normą teraz jest to, że rodzice się rozwodzą. I to są takie trendy, takie zwyżkujące, tak? Kiedyś rozwieść się to było wielkie wydarzenie, tak? Przeżywali wszyscy, a teraz rozwieść się to jest pstryknięcie palcem, tak? 60% par, czyli generalnie na 3 małżeństwa 2 się rozpadają. 2 pary się rozchodzą. Najczęściej pozew wnosi
kobieta. So the ultimate reason that 80% of divorces are filed by women is because we are selfish and self-centered. And we put our own unhappiness ahead of the commitments that we made in being a wife and oftentimes a mother. And we are grossly misguided to think that our happiness is in some other relationship or other some other form of a lifestyle. I zastanawiałem się, dlaczego się tak dzieje. Co się w ogóle zmieniło w tym naszym matrymonialnym rynku? I to nie jest tylko taki trend w Polsce, to jest taki ogólnoświatowy trend, tak? Można powiedzieć, że ta moda przyszła ze Stanów, z tego Hollywood, tak? Bo te pary w momencie tego otwarcia na zachód to się pojawiły, te czasopisma, te Bravo Girl, czy tam jakieś inne i tam było, że ten aktor był 100, a potem się rozstali, poszedł 100 i w tym Hollywood to się okazywało tak generalnie, że tam każdy z każdym po prostu wchodzi do wyra i koniec. Taka trochę atmosfera takiego rozpasania, ale no i taki model był, taki zachodni model. To moim zdaniem był taki jeden wpływ na to, że te pary, te małżeństwa się rozpadają. Natomiast moim zdaniem główną przyczyną tych rozpadów tych małżeństw, tej zmiany filozofii, tej zmiany podejścia w ogóle do instytucji małżeństwa, to jest po prostu rozwój technologiczny, rozwój internetu, rozwój tych tabletów, rozwój smartfonów, tak? I no moim zdaniem to jest rzecz, której po prostu nie unikniemy, bo technologia idzie naprzód, tak? Inaczej pary w latach 70., czyli w tych moich czasach, inaczej pary funkcjonowały, a inaczej funkcjonowały w latach, nie wiem, przedwojennych albo w latach, no, takich 1850 rok i tak dalej. Więc dla wszystkich następnych pokoleń to wcześniejsze to było a za moich czasów i tak dalej. Natomiast teraz łatwość nawiązywania kontaktów w porównaniu z łatwością nawiązywania kontaktów w latach 70., w latach 60., w latach 80. jest nieporównywalnie łatwiejsza, tak? Kiedyś, żeby pójść na randkę, kiedyś, żeby się z kimś spotkać, to trzeba było się ubrać i trzeba było wyjść i trzeba było porozmawiać. Trzeba było stanąć twarzą w twarz, tak? Telefony były stacjonarne, nikt nie nosił telefonów w kieszeni. Tak, trzeba było zadzwonić, trzeba było się umówić, trzeba było z tym kimś stanąć twarzą w twarz. Nie można było fejkować zdjęć, nie można było nakładać filtrów, tak jak to niektóre osoby robią, na przykład tutaj. Co powoduje, że tak naprawdę myślimy, że spotykamy się z taką osobą, a spotykamy się z zupełnie inną osobą. Kiedyś trzeba było do tej drugiej osoby wyjść, do mężczyzny czy do kobiety. Łatwość w kontaktach była utrudniona. Generalnie kontakty się utrzymywało z osobami w zasadzie w najbliższym kręgu, które mieszkały. Teraz poprzez te wszystkie social media i tak dalej, to panie wrzucają zdjęcia, które są w 90% fejkowe, albo w 90% są filtrowane, oczywiście jest odpowiednie oświetlenie, oczywiście jest odpowiedni kąt, oczywiście jest odpowiednie ubranie. I'm gonna blow your mind. This is my face with a ring light and the bold glamour filter. This is my face with a softer filter and a ring light. No ring light. Oops, just kidding, no ring light. No filter. And then this is my face in real life and with the allergic reaction and hives that I am having everywhere, so. I kiedyś te kontakty po prostu były trudniej wykonalne, tak? W tej chwili można wrzucić zdjęcie na Insta można przefiltrować, zdjęcie na Insta można super oświetlić, można dać odpowiedni kąt zdjęcia i tak dalej, wrzucić i cały świat od razu widzi. To też powoduje takie trochę rozpasanie albo takie trochę rozleniwienie wielu osób, a bardzo często kobiet, bo one wrzucają zdjęcia, które niekoniecznie oddają ich faktyczną
urodę, tak? No bo zdjęciami można tylko pokazać urodę. I w momencie, kiedy wrzucą takie zdjęcia, to po prostu mają setki informacji. Ojej, no jaka ty jesteś fajna, jaka ty jesteś piękna, chcę się z tobą spotkać. O rany i w ogóle jakieś ogniki, serduszka, jaka jesteś piękna. Ile bym dał, żeby się z tobą spotkać, jaka jesteś królowna, księżniczka. I one tych lajków, tych kciuków, tych serduszek pod swoim zdjęciem mają setki, jeżeli nie tysiące. I właśnie takie profile na tych Instagramach, tak naprawdę, takie profile kobiet, które prezentują tylko siebie, tak? Które tak naprawdę prezentują tylko, jedynym walorem, które prezentują, jest ciało, to one mają po prostu iluś tam tych followersów i tak dalej. I to jest też takie trochę pompowanie ego, które moim zdaniem ten matrymonialny rynek psuje, bo nieważne jaka dziewczyna byłaby, które miejsce by miała na tym SMV, czy to będzie piątka, czy szóstka, czy siódemka, jak ona nawet będzie czwórka, czy piątka, to ona tymi filtrami, tymi zdjęciami, ona zrobi z siebie dziewiątkę. I ona będzie miała w głowie, że ona jest po prostu taka laska i ona ma taki wybór, tak? Kolejna rzecz, która prowadzi moim zdaniem do zwiększonej ilości rozwodów, to są te aplikacje randkowe. Te wszystkie Tindery, Badu, Sradu, nie wiem, no tam pewnie są jeszcze jakieś inne, co kraj to obyczaj, które powodują, że w zasadzie kiedyś, żeby się z kimś spotkać, żeby kogoś poznać, to trzeba było z tym kimś spędzić trochę czasu. A teraz tylko się na te aplikacje wchodzi, i tam się, nie wiem, jakoś tam, że wchodzi, albo pasujesz, albo nie, i generalnie siedzisz w domu, pierdzisz w stołek, nie musisz nic zrobić, możesz siedzieć w samych gaciach, w samych dresach, tak, no bo zdjęcie masz wrzucone w profil, że jesteś taki superman, albo jesteś taka super piękna dziewczyna, i ta aplikacja sama gdzieś powoduje, że tam gdzieś dopasowywuje. Idziesz na spotkanie, pasuje to pasuje, nie pasuje to nie pasuje, a generalnie te wszystkie aplikacje są stworzone po to, niby randkowe, niby się poznajmy i tak dalej, ale generalnie chodzi o to, żeby wylądować w łóżku, tak? Więc moim zdaniem takie rozpasanie, i tutaj moim zdaniem Kościół ma trochę racji, że to po prostu idzie w złą stronę, bo instytucja małżeństwa poprzez te wszystkie właśnie social media, przez te aplikacje, przez to takie, że ten kontakt, że ten seks, który można uzyskać, jest po prostu bardzo prosty, powoduje to, że to małżeństwo, jak mi się z nim będzie podobać, to się będzie podobać, a jak nie, no to co, no to sobie wezmę rozwód, tak? No to sobie wezmę jeszcze jakiegoś innego gościa, tak? Albo wezmę sobie tam dziewczynę inną, no bo jak nie, no to nie. Marriage in 2023 isn't marriage. It is not marriage today. What is it's something else. Like we can't call it marriage if you can, like, what is marriage? It's supposed to be for better, for worse, for richer and poor, for sickness and in health. Not until I felt like leaving, right? Okay. And so it's like when you have a contract that is supposed to be for life and now anyone can leave for any reason, I just think it, like, marriage today isn't marriage. It's just at this point a long-term relationship. Do you feel women are rewarded to get divorced? Oh yeah. Oh my gosh, yes. Yes, yes, yes. And I especially learned this through the divorce documentary that I'm doing. When I interview these men that are like getting like actually completely wrecked by these women. Oh my gosh. I tutaj moim zdaniem to też powoduje, że ilość rozwodów zwiększa się, bo ego kobiet, ale prawdopodobnie też mężczyzn jest pompowane, że jak nie ten, to inny, tak? Bo jeżeli ona ma tysiąc gości, którzy, no, jak to się mówi, followują ją, no, to obserwują na profilu i każdy je po prostu kadzi dzień w dzień, jaka ona piękna,
no to ona sobie może wybrać z tej całej listy tych simpów, tych, którzy tam się ślinią na jej widok, tak, nawet z innych krajów i tak dalej. A woman posts a picture of a bikini and then sees her DMs like covered with men. Then the next time her boyfriend's not on his best behavior, she can use that as a weapon. She can automatically post a picture, get a replacement, and go for dinner that night with somebody new. Now tell me we're not creating narcissistic women if this is the setup that social media is providing women. To ona sobie weźmie, a dzisiaj się spotkam z tobą, a dzisiaj pójdę na randkę z tobą, a dzisiaj mi obiad ten postawię, a dzisiaj kawę mi ten postawi i tak dalej. Są dziewczyny, które dzięki też aplikacjom żyją z tego i się chwalą, że co jakiś dzień umawiają się z każdym na każdy dzień z kimś innym na randkę i po prostu w ten sposób żyją, bo ten ją zaprosi tu, ten ją zaprosi tu w ramach jakiejś możliwości ewentualnego seksu na przyszłość, tak? I oni się spinają, a dziewczyny się po prostu z nich śmieją, bo pod swoimi zdjęciami, profilami mają taką listę oczekujących na spotkanie i na randkę, tak? Więc moim zdaniem to też jest ten cały internet, te social, ale tego się nie da uniknąć, bo to jest po prostu XXI wiek. Te wszystkie pewnie aplikacje ciągną ogromną kasę z tych, te wszystkie firmy ciągną ogromną kasę z tych wszystkich aplikacji i tego się po prostu nie da uniknąć, tak? Dobrze jest, żeby wiedzieć, żeby faceci, mężczyźni za darmo nie rozdawali tak naprawdę jedynej waluty, którą mają, czyli się to mówi attention albo validation, czyli tak naprawdę atencji, którą dają kobietom, bo tak naprawdę strzelają rodzaj męski, jak gdyby tymi wszystkimi takimi, jaka ty piękna, jaka ty jesteś serduszko, o rana, kiedy mogę się z tobą spotkać i tak dalej, to jak gdyby osłabiają swoją pozycję, bo robią z siebie po prostu takich skrobaczy. A dla dziewczyn to jest tylko pompowanie ego. Jak ona ma 1000 takich serduszek dziennie, wszyscy oczywiście wierzą, że ona na jego akurat wiadomość odpisze i się z nim spotka. I to jest wszystko pic na wodę, fotomontaż, tak? I ostatnią rzeczą, która moim zdaniem powoduje to, że jest więcej tych rozwodów i te rozwody są inicjowane tak naprawdę przez kobiety, to jest to, że od zarania, może nie od zarania, generalnie jesteśmy uczeni, tak, te wszystkie bluepillowe, jak się to mówi, te wszystkie disneyowskie filmy i tak dalej, plus jak gdyby jest taki przekaz w społeczeństwie, że o kobietę musi się starać mężczyzna, to mężczyźni są uczeni od małego, jak mają traktować kobiety, tak, że mają im ustępować miejsca, mają otwierać drzwi, mają im przytrzymać to, mają pocałować w rękę, więc jest generalnie taki trend uczenia chłopców od małego, jak mają traktować dziewczyny, tak? Natomiast nie zauważyłem takiego trendu, jak dziewczyny mają traktować chłopców. Dziewczyny się mówi, że są księżniczkami, że chłopcy mają o nie walczyć, że one mają sobie tego chłopca wybrać, tak? Ale generalnie dziewczyny mają przekaz, że one są, że one mają stać i one mają wybrać, tak? Więc tak naprawdę natura albo my sami stworzyliśmy taki model, że to dziewczyna wybiera swojego partnera i jeżeli do niej uderza 10 partnerów i ona wybiera z tych 10 jednego, to co ona musi zrobić? No tym 9 musi odmówić, tak? I dziewczyny generalnie mają takie odmawianie trochę we krwi, one mają wytrenowane, więc dla niej odmówić tam jednemu, czy dwóm, czy pięciu, czy 15, to jest pikuś, tak? Bo ona, takie odmawianie, to ona przynajmniej iluś chłopakom miesięcznie, albo nawet czasami dziennie, jak pójdzie na jakąś imprezę, ona tym chłopakom po prostu musi odmówić, tak? I dla niej odmówienie chłopakowi, dla niej spuszczenie faceta po brzytwie, tak? Albo spuszczenie po rynnie, czy po brzytwie? Whatever. No to dla niej jest pikuś, tak? Bo to faceci się starają, faceci są odrzucani, a dziewczyny są tymi, o które się stara i to one odrzucają. I po przeniesieniu, jak ona tak przez ileś lat, od takich, jak ma 13, 14, 15 lat i ona ciągle tym facetom raz na jakiś czas powie ty, a ty nie, ty nie, ty nie, ty nie, ty nie, out, 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 ty mi się nie podobasz, tak? To po iluś latach ona ma to po prostu we krwi. Dla niej odmówić facetowi albo spuścić faceta po brzytwie to jest po prostu tak jak splunąć, tak? Natomiast dla mężczyzn złożyć pozew o rozwód i tak dalej, no to oni mają tak naprawdę mokro w gaciach, no bo oni tego tak naprawdę nigdy nie robili, tak?
I najczęściej faceci, a jak jeszcze są simpi, blue pille i tak dalej, no to jak dziewczyna składa pozew o rozwód, jak żona składa pozew o rozwód, no to jest w ogóle panika. Za przeproszeniem obsrany jest z góry na dół, co to się dzieje, małżeństwo się rozpada i zaczynają o tę dziewczynę walczyć, że ja zrobię tamto, a może byś chciała to, a może ja się zmienię, a może ja zrobię to, tylko zostań, powiedz mi, co ja mam zrobić i tak dalej. Nawet jak się ogląda takiego, właśnie ostatnio oglądam ten serial Friends, gdzie tam grał Matthew Perry, który właśnie zmarł, i on grał Chandlera. I on tam grał partnera Moniki, tak? I ona się pokłóciła z nim, i on do niej przychodził, i on tam płakał, klęczał i się pytał, co ja mam zrobić, żebyś ty do mnie wróciła. I takie informacje są sączone przez cały czas w męskie głowy, tak? Że faceci pytają się kobiet, co oni mają zrobić, żeby ona ich nie odrzucała, tak? Żeby ona ich chciała, tak? Więc generalnie jest model: kobieta odrzuca, a facet nie chce być odrzucony i po prostu jęczy, płacze, smęci, żeby ona od niego nie odchodziła. Natomiast co robi alfamen? Alfamen no mówi, no dobrze, rozumiem, szanuję to, że ze mną nie chcesz być, nie zgadzam się z tym, ale szanuję, więc jeżeli chcesz odejść, no to tak, trudno. Natomiast jeżeli się coś zmieni, tak, a ja będę przez cały czas wolny, no to wróć, może przegadamy temat i może znowu będziemy razem, tak? I alfamen wychodzi. A taki betamen, taki, no po prostu będzie płakać, jęczeć i tak dalej. Sam taki byłem, wiem o co chodzi, wiem o co kaman i wiem, jak to jest, jak na przykład właśnie kiedy kobieta mówi, że odchodzi i ty jesteś, kurna, po prostu nie wiesz, o co chodzi. I ty jesteś po prostu rozwalony totalnie, tak? I wtedy wydaje ci się, że zrobisz wszystko i wtedy co się mówi? Walcz o nią i po prostu robisz potężne błędy, walcząc w cudzysłowie oczywiście o kobietę, która chce od ciebie odejść i która już dawno postanowiła, a kobieta jak postanowi, że odejdzie, to po prostu odejdzie, tak? I choćby skały srały, ona z tobą nie będzie. Stąd też uważam, że te wszystkie internety, te całe social media, te wszystkie aplikacje, to wszystko co się dzieje, to po prostu robi, że wzięcie rozwodu jest tak, po prostu pstryk. Jeszcze oczywiście są te feministyczne ruchy, jesteś tego warta, że stać cię na więcej i tak dalej. I tak kobietom się wmawia. Natomiast moim zdaniem gdzieś w przyszłości będzie to miało taki efekt, że będzie coraz więcej single mothers i już są takie badania w Stanach, że coraz więcej samotnych kobiet, tak, potem ona mieszka w domu z kotami, sączy w samotności drinki i największe zużycie środków psychotropowych w Stanach jest właśnie przez samotne kobiety po 30, po 40. Jak zwykle proszę o kciuka i suba dla zwiększenia zasięgów. Tymczasem pozdrawiam i do zobaczenia do następnego odcinka.